Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy kolejny dzień. Pierwszy postój. Mamy szansę spotkać się z naszymi pielgrzymami. Tymi, którzy są w drodze oczywiście ziemi podkarpackiej, ziemi naszej archidiecezji przemyskiej i zmierzają w stronę Jasnej Góry. Ciuślice. Tutaj postój dla grup pielgrzymkowych w drodze do Działoszyc, gdzie dzisiaj będzie sprawowana msza święta. Więc zapraszam na to spotkanie Was, drodzy pielgrzymi duchowi. Czas, abyśmy przyjrzeli się powołaniu, bo o tym dzisiaj chcemy mówić, o to chcemy się modlić, aby te powołania, zwłaszcza do służby w Kościele, zostały wsparte przez pielgrzymów na trasie i były wdzięcznością przed Bogiem, zwłaszcza kiedy będzie sprawowana msza święta wraz z jubilatami i tymi, którzy te święcenia w tym roku przyjęli, jeżeli myślimy o naszych neoprezbiterach. Jak widać, w szanownym gronie naszych duszpasterzy można usiąść. Chwila odpoczynku. Mam tutaj Bożych kapłanów, a dzisiaj modlimy się o powołania i dziękujemy za powołania, zwłaszcza do służby w Kościele, na pewno też za każdego kapłana. Przy mnie ojciec Damian, neoprezbiter, jak się okazuje. Może kilka słów o sobie, ojcze Damianie, bo tak powiedzmy nie na czarno, a na biało ojciec jest ubrany, więc może dla naszych duchowych pielgrzymów odkrycie tego, dlaczego tak i skąd się ojciec wziął na pielgrzymce. Ja wziąłem się z Jarosławia, bo niedawno zamieszkałem w klasztorze Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu i na prośbę, i w sumie własną, i przeora zdecydowałem, że pójdę w tej pielgrzymce, a wziąłem się z Krakowa od Dominikanów, gdzie jakoś kwitło moje powołanie, gdzie zdecydowałem, że chcę służyć Bogu. I od paru lat formacji w końcu nastał ten czas, że mogłem ją skończyć i ruszyć na szlak. Czy to pierwsza pielgrzymka dla ojca? Z przemyską grupą tak, a tak to już któraś dziesiąta w życiu. Nie porównuje się oczywiście, bo każda ma swój klimat, ale patrząc na dzisiejszy dzień, kiedy myślimy o powołaniu, to na pewno jesteśmy wdzięczni za każdego duszpasterza, który posługuje w czasie pielgrzymki. Co ojciec przeżywa właśnie wędrując tutaj ku Matce Bożej, zwłaszcza kiedy już kolejny dzień pielgrzymi przed nami? Przede wszystkim wszystkie intencje, które ludzie składają, bo też prosiłem, że jeżeli ktoś nie może, żeby napisał do mnie, żebym ja zaniósł te jego intencje. I właśnie ten trud niesienia ciężarów innych. To jest taka najmocniejsza rzecz, a oprócz tego no, na nowo przeżywanie tego, co się stało miesiąc temu, czyli święceń. Mówiąc o święceniach, to takie słowo wywoławcze powołanie. Czym dla ojca jest powołanie? Nieustanną decyzją. Czymś, co każdego dnia trzeba na nowo potwierdzać, na nowo mówić jeszcze raz, że tak, Boże, wybieram Cię. Mimo, że to nie jest momentami łatwe, bywają dni lepsze i gorsze, ale to zawsze jest dobry wybór. Nawet jeżeli są te najgorsze dni, to po pewnym czasie to słońce znowu wstaje i znowu okazuje się, że to było to. Jak okazuje się, na pielgrzymce słońca nam nie braknie, bo słońce wstało, pielgrzymi ruszyli, a widać gospodarze na tym postoju w Ciuślicach gościnnie przyjmują naszych kapłanów. Ksiądz Piotr tutaj siedzi obok ksiądz Mariusz. Ja myślę, że im tylko podam mikrofon, bo oni z tym mikrofonem już są w przyjaźni. Mam nadzieję, że za długo mnie nie przytrzymają, tu żartuję. Ale właśnie do księdza Adamasz dotrze, a w końcu może i do księdza Łukasza. Dla Was pytanie, czym dla Was jest powołanie? Zwłaszcza kiedy dzisiaj na pielgrzymce dziękujemy i wiemy, że ten dzień dla nas kapłanów jest szczególny. Powołanie jest wielkim darem, który odkryliśmy pewnie w naszym życiu w odpowiednim momencie i chcemy go z Panem Bogiem, z Jego łaską codziennie realizować i zachwycać się też tym, co Pan Bóg nam daje. Myślę, że każdy z nas w kapłaństwie ma doświadczenie pięknych dni, kiedy z ludźmi możemy właśnie spotykać Pana Boga i to jest takie najpiękniejsze. W sposób szczególny się tego doświadcza właśnie na pielgrzymce, gdzie na co dzień możemy z tymi ludźmi, którzy też Pana Boga szukają w swoim życiu być i to jest takie piękne. I myślę, że tak jak pielgrzymka jest drogą, którą się pokonuje codziennie, zmaga się z różnymi trudnościami, tak też jest z powołaniem. Powołanie to też droga, która codziennie prowadzi nas
do różnych spotkań, odkrywamy różne inne historie, sytuacje, miejsca z ludźmi, z nimi, prowadzimy do Pana Boga. I za to trzeba chyba dzisiaj w tym dniu szczególnie podziękować, ale też nam kapłanom, wszystkim powołanym, uświadomić sobie, jak to wielki dar, wybór Pana Boga, że w którymś momencie swojego życia właśnie to odkryliśmy. Dla mnie, podobnie jak dla ojca Damiana, księdza Piotra, jest wielkim darem powołanie, tajemnicą, też wezwaniem takim niezwykłym, czymś, na co sobie człowiek nie zasłużył, ale jest też takim ciągłym odkrywaniem Pana Boga na tej drodze powołania i ciągłym odpowiadaniem na to powołanie. To nie jest tak, że odpowiedziało się raz wtedy, kiedy wstępowało się do seminarium, czy później na poszczególnych etapach, czy w dniu święceń, ale tak naprawdę z każdym rokiem odkrywam to, że na to powołanie, że Pan Bóg każdego dnia mnie powołuje, a ja każdego dnia muszę mu, znaczy nie muszę, ale chcę mu na to powołanie odpowiadać. Dzisiaj modlimy się o nowe, święte powołania kapłańskie, bo rzeczywiście dzisiaj potrzeba światu świętych kapłanów. Ja się trochę tak może delikatnie irytuję, jak ktoś się modli o liczne powołania. Chodzą mi po głowie takie słowa arcybiskupa Fultona Sheena, który mówił, że Kościołowi nigdy nie zabraknie potrzebnych mu kapłanów. Nigdy nie zabraknie potrzebnych mu kapłanów. I słowa siostry Teresy z Kalkuty, która mówiła, że potrzeba dzisiaj światu świętych kapłanów i modlę się o to, żeby być świętym kapłanem i żeby ci wszyscy, którym służymy, ja w seminarium, czy żeby wszyscy kapłani, których Pan Bóg powołuje, byli świętymi. Powołanie? Ja powołanie rozumiem trochę jak, poza tym, co tu już zostało powiedziane, bo to jest już bardzo głębokie, ale ja to odczytuję trochę tak, jako takie wejrzenie takiego wzroku miłości Pana Boga na człowieka, zaproszenie do jakiejś przygody życia. I jak człowiek odpowiada na to powołanie, to też widzi, że na tej drodze najważniejsze jest właśnie budowanie relacji z Panem Bogiem, z Chrystusem, który jakby daje siebie poznawać. I myślę, że to jest takie szczególne, że człowiek też ma taką wielką radość i satysfakcję z tego, że odpowiedział na miłość Pana Boga. I myślę, że dla tych wszystkich, którzy mają wątpliwości co do wyboru drogi życia, już niekoniecznie drogi kapłaństwa czy życia zakonnego, ale jakiegokolwiek, myślę, że to jest odkrycie w swoim sercu tej miłości Pana Boga i zobaczenie właśnie, na której z tych dróg ja będę mógł na tą miłość Pana Boga odpowiedzieć. Myślę, że tak krótko. Jak słyszeliśmy głębokie wypowiedzi naszych braci kapłanów, dziękujemy im za to, choć jeszcze chyba nie pozostawię księdza Mariusza, bo ksiądz Mariusz jest dla nas tutaj szczególną osobą, zatroskaną o powołania. Jak sam powiedział, że modli się o święte i nowe powołania, to też jako ojciec duchowny naszego Wyższego Seminarium Duchownego jest zatroskany o ten rozwój powołania. Księże Mariuszu, może tak jeszcze wnikniemy właśnie w tę troskę, którą obdarzasz młodych, zwłaszcza w drodze przygotowania do przyjęcia święceń. Patrząc na ten czas formacyjny, on też potrzebuje szczególnego wsparcia, szczególnej modlitwy, a pewnie kiedy myślimy na pielgrzymce o tych nowych powołaniach, aby one były święte, to potrzeba modlitwy za nasze seminarium przemyskie. No na pewno na drodze rozeznawania powołania seminarium jest takim szczególnym miejscem. Ja kiedyś nie tak dawno spotkałem się z takim ciekawym zdaniem, że niektórych droga prowadzi do seminarium, a innych przez seminarium. Do seminarium i wtedy kończy się święceniami kapłańskimi, a przez seminarium, to znaczy, że na tej drodze i pobytu w seminarium ktoś odkrywa, że Pan Bóg go wzywa do czegoś innego niż kapłaństwo. I to też jest piękne, nie? Bo to wtedy ta droga staje się takim miejscem i to miejsce, seminarium staje się takim miejscem, w którym człowiek zbliża się do Pana Boga po to, żeby wyraźniej usłyszeć to, co Pan Bóg od niego chce.
Ja się też jakoś tak zawsze, bo tak, im dłużej się jest w seminarium, tym bardziej sobie człowiek uświadamia sprawę z tego, jak to ważne miejsce i jak też ważne zadanie, bo powołanie to jest coś bardzo takiego delikatnego, kruchego. Pan Bóg to składa w serce człowieka, a ojciec duchowny towarzyszy mu, no i trzeba zrobić wszystko, żeby nie być przeszkodą. I to jest też takie bardzo, bardzo trudne. Umieć pomóc, ile potrzeba cierpliwości, trzeba wytrwałości. Sobie zdaję sprawę coraz bardziej, jak mi tego brakuje, jak trzeba się o to modlić, żeby ci przełożeni, którzy pracują w seminarium, nie byli przeszkodą, ale żeby byli takim drogowskazem, którzy jeśli trzeba będzie, to odważnie powiedzą, że tak, to jest twoja droga, trzeba iść, nie trzeba się bać. A jeśli trzeba, to znowu odważnie powiedzieć, ale znowu w taki sposób, żeby nikogo nie zranić, że to jednak nie jest twoje miejsce, że ja zawsze powtarzam tak tym swoim wychowankom, pamiętaj, że tu chodzi o szczęście, o twoje szczęście, żebyś był szczęśliwy w życiu, nie? I jeśli powołanie, masz powołanie, jeśli masz być kapłanem, jeśli Pan Bóg cię do tego wzywa, to będziesz szczęśliwy, a jeśli nie, no to nie będziesz szczęśliwy i nie rób czegoś na siłę. To jest trudne, więc bardzo proszę, żeby was, drodzy księża, drodzy pielgrzymi duchowi, was, którzy teraz tego słuchacie, módlcie się o taką mądrość też dla przełożonych seminarium, o cierpliwość, o roztropność, o to, żeby nie byli przeszkodą, ale żeby byli pomocą. Módlcie się o nowe, święte powołania, święte, nieliczne, tylko święte. Jak widać, potrzeba jest szczególna. Podejmujemy to wyzwanie, które pozostawia nam ksiądz Mariusz. Oczywiście troską obejmujemy całe nasze seminarium przemyskie. Modląc się o święte i nowe przede wszystkim powołania do służby w Kościele, w kapłaństwie. Otaczamy modlitwą, zwłaszcza przeżywając na trasie pielgrzymkowej, jak to mawiamy, dzień kapłański. Rozmawiamy o powołaniu, rozmawiamy o pięknie kapłaństwa, a przy sobie mam księdza dyrektora naszej przemyskiej pielgrzymki, księdza prałata Jacka Rawskiego, który przeżywa w tym roku 40-lecie kapłaństwa. To wyjątkowe, zwłaszcza kiedy dzisiaj przy ołtarzu staniemy i będziemy dziękować za naszych jubilatów. Księże prałacie, księże dyrektorze, patrząc na te lata posługi, jak ksiądz odkrywa to swoje powołanie, które pewnie z roku na rok się jeszcze bardziej umacnia, tym bardziej na pielgrzymce, kiedy mamy dzień kapłański? O, zapewne tak. To pielgrzymka ma jeszcze taki swoisty charakter, że ten dzisiejszy dzień najczęściej właśnie prezbiterzy tutaj odprawiali swoją mszę prymicyjną. No i także wszyscy, którzy mają jubileusze. Jest to chyba takie inne, bo w naszych parafiach, gdy przeżywamy nawet jubileusze, to pewnie też tak uroczyście, ale tutaj jest jednak inna atmosfera, inny charakter. Przegrzani, przepoceni, ale szczęśliwi. Dziękujemy Panu Bogu za te wszystkie dary, które od Niego otrzymujemy. To wyjątkowe, zwłaszcza takie normalne, codzienne, że kapłan z braćmi i siostrami się jednoczy w tym trudzie i idziemy. Głosimy rekolekcje, pomagamy, a pielgrzymi nam też pomagają, bo bez nich byśmy nie dotarli do Matki Bożej. 40 lat kapłaństwa to szczególne lata, które ksiądz dyrektor przeżył. Czym dla księdza jest powołanie i jak ksiądz je odkrywał, jeżeli pamięta? To teraz na pielgrzymce trudno coś wspamiętać, bo nogi bolą, ale uśmiechy i radość na pewno są. To jest tajemnica, to Pan Bóg wybiera, a gdy się na to zgadzamy, nagle człowiek szczęśliwy inaczej patrzy na życie i może te różne sytuacje, które są trudne w kapłaństwie, przykre, tym bardziej jak widzimy teraz cała ta atmosfera w mediach przeciwko Kościołowi, kapłanom. A tutaj jednak widzimy, że jesteśmy potrzebni, że są pielgrzymi, są po prostu ludzie, którzy wierzą w Boga i chcą, żeby był wśród nich kapłan. My dziękujemy, że ksiądz dyrektor jest z nami, bo ksiądz dyrektor jest potrzebny pielgrzymce i dziękujemy za te lata kapłaństwa, które też się wpisały w pielgrzymkę, bo 44 lata pielgrzymka, a jednak większość tych lat kapłańskich przeżytych także na pątniczym szlaku. Nie wiem, czy równo, czy troszkę mniej.
No to nie, no to wszystkie, bo to jak 44 lat, razy wędruję, 44 raz, to jeszcze jako kleryk wędrowałem, a teraz już jako kapłan. Oczywiście mając różne funkcje i przewodnika, i później jakieś inne, wyższe takie, aż do dyrektora. No i widać ten uśmiech, tę radość, no i tę jedność z pielgrzymami. Mamy pielgrzyma, księdza dyrektora, który za to kapłaństwo dziękuje i z tego kapłaństwa tym bardziej się raduje. Bóg zapłać za to słowo. Może jeszcze pozdrowienia, księże dyrektorze, tak wyjątkowo. Nie wiem, w którą stronę dotrą, ale na pewno przez nasze media dotrą do tych, do których ksiądz je skieruje. To myślę, że pozdrawiam wszystkich, których spotkałem na drodze kapłaństwa, bo tak na pewno wymieniając, to kogoś bym opuścił, ale tak wszystkich, poczynając od pierwszej parafii, aż do ostatniej, do Błażowej. Szczęść Boże wszystkim. I to jest piękne. Do tych pozdrowień się dołączamy i życzymy pięknego dnia także pielgrzymom duchowym. Piękne drzewka, piękny uśmiech. Siostry pielgrzymkowe odpoczywają, grupa świętego Rafała. Przeworskie klimaty. Dzisiaj pytamy o powołanie. Rozmawialiśmy już z kapłanami, którzy pokazali to piękno kapłaństwa. Jak siostry patrzą na kapłanów, którzy nam posługują, czy modlą się za tych kapłanów i w ogóle czym dla sióstr jest to wezwanie naszych braci do tej szczególnej posługi w kapłaństwie. Oddam mikrofon. Kapłan jest po to dla nas, dla naszego życia, żeby nas prowadził przez naszą drogę. Od urodzenia aż do samego skończenia. Po to mamy kapłana. Udzielają nam sakramentów, które są potrzebne w naszym życiu. No i modlimy się za nich. Modlimy się za nich, żeby ich nie brakło, bo są powołania coraz to mniejsze. No jak widać, potrzeba tej modlitwy, potrzeba tej troski. Myślę, że pielgrzymi duchowi też do tego dołączą. Dzisiaj pozostawcie pod tym filmem w komentarzu imiona kapłanów, których chcecie wesprzeć, których chcecie omodlić, których chcecie dołożyć do naszych plecaków, abyśmy ich zanieśli, ich posługę do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze. Dopytajmy jeszcze pozostałych pielgrzymów, co myślą o tym szczególnym wybraniu do kapłańskiej posługi. Szczęść Boże. Mamy pielgrzymów z grupy świętego Wojciecha. Ubiorę kapelusz, bo jednak słońce grzeje. Siostra też ubiera. Oddam wam mikrofon. Podzielcie się tym doświadczeniem troski o kapłanów, zwłaszcza kiedy dzisiaj modlimy się na pielgrzymim szlaku za naszych duszpasterzy. Czym dla was jest powołanie? No, powołanie to jest w pewnym stopniu świadectwo, które ma się upodabniać do Pana Boga. Bardzo duże wyzwanie, jednak to jest ogromne poświęcenie się Panu Bogu i ludziom, bo każdy kapłan pośredniczy między Bogiem a nami wierzącymi. Także trzeba się modlić i to bardzo modlić, szczególnie w tych dzisiejszych bardzo, bardzo trudnych czasach, gdzie bardzo dużo ludzi odchodzi od Kościoła. Jest dużo takich... Na księży dużo jest wylewanych takich różnych niesprawdzonych brakło mi słów. No także naprawdę trzeba się szczególnie modlić w tym czasie za kapłanów i to robimy i właśnie te rekolekcje w drodze w tym roku bardzo bardzo potrzebują tego, żeby się szczególnie modlić za kapłanów, za krzyż, żeby chronić to wszystko. I mówię, kto walczy z krzyżem, to sam od niego zginie. Także nagonka jest niesamowita w tej chwili na kapłanów i widzimy, że coraz mniej decyduje się właśnie podjąć to ogromne wyzwanie, jakim jest kapłaństwo. Także ja osobiście bardzo się modlę za kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne. Jest to duże wyzwanie i tak jak mówię, jak nie obronimy tego Kościoła, krzyża, kapłanów, to pójdziemy donikąd. Bóg zapłać za te słowa troski. Brat i siostra z grupy świętego Wojciecha pokazali, jak ważna dla nich jest pielgrzymka, zwłaszcza w tym wymiarze modlitwy za kapłanów i za te trudne sprawy, które są atakiem na piękno kapłaństwa.
wezwanie do służby w Kościele, zwłaszcza w kapłaństwie. Szczególne jest także poprzez posługę zakonu. Mam przy sobie ojca Stanisława Maciaszka, który wędruje i jest rozpoznawany w naszej pielgrzymce, zwłaszcza w grupie świętego Andrzeja Boboli. Księże, ojcze Stanisławie, no właśnie, ile lat? No już 13 raz chyba. Piękna liczba. Czym dla ojca jest powołanie do kapłańskiej posługi, a zwłaszcza kiedy na pielgrzymce mamy szansę to powołanie omodlić, a z drugiej strony też być pomocą dla tych, którzy przeżywają rekolekcje w drodze jako duszpasterze? No na pewno takim najważniejszym zadaniem w pielgrzymowaniu jest modlitwa i tego nie powinno zabraknąć i tego dużo jest. No ale to również różna pomoc służebna taka. Niektórzy bracia czy siostry przychodzą, proszą o spowiedź świętą, o rozmowę, czy inne sprawy związane, niektórzy młodzież szukają jakiegoś światła w swoim powołaniu. Też chcą się dowiedzieć właśnie coś więcej o życiu świętego Franciszka z Asyżu, bo ja jestem franciszkaninem, czy po prostu, żeby im ukazać tą piękną drogą, którą święty Franciszek naśladował Jezusa, Pana Jezusa, na drodze do świętości, do wypełnienia swojego powołania, czy to w kapłaństwie, czy w zakonnym, czy może też w innych powołaniach też, bo teraz to powołanie jest bardzo, są piękne powołania wszystkie, do życia kapłańskiego, do życia osób konsekrowanych, czy tak bardzo ważne powołanie do życia w małżeństwie, małżeńskiego, rodzinnego, w rodzicielstwie, to też jest wielkie powołanie i to też służymy pomocą, takimi doświadczeniami przeżytymi z ubiegłych lat, żeby tą ludziom pomagać właśnie, żeby nie błądzili w swoim życiu, żeby odnaleźli to, do czego ich Pan Bóg powołuje. Ile lat w kapłaństwie ojciec już przeżywa, krocząc właśnie, jak sam ojciec wspomniał, ku świętości? No już około 31 lat w kapłańskim życiu zakonnym. Zakonnym więcej, bo kapłaństwa jest 31, a życia zakonnego to już jest jeszcze, było seminarium, formacja 6 lat, nowicjat, czyli 7 lat. Czyli tak w sumie to życia zakonnego jest 38 lat. Ja wiem, że ojciec wśród wielu talentów ma wyjątkowy talent, zwłaszcza kiedy do ręki bierze harmonikę, jak dobrze mówię. Czy ojciec mógłby teraz zagrać coś dla naszych duchowych pielgrzymów właśnie jako duszpasterz, te dźwięki? Na pewno ojciec za chwilę przyniesie sprzęt i mam nadzieję, że te dźwięki też wybrzmią i będą radością, bo jak widać kapłani też odkrywają swoje talenty. No nawet kurki nam tutaj skaczą. Widzicie, co się nie dzieje. Także poruszenie jest wielkie. Mam nadzieję, że z drugiej strony kamery to poruszenie też będzie szczególne. Proszę, ojcze. Oto jest dzień może, tak? Oto jest dzień, który dał nam Pan, bo dał nam piękny dzień słoneczny. I kapłański dzień na pielgrzymce, więc tym bardziej. Gdzie wspominamy właśnie i modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. No, żeby tych dni było jak najwięcej pięknych takich powołania Boże, żeby to żniwo było wielkie. Robotników mało, ale z Bożą pomocą będzie ich więcej, z naszą pomocą modlitewną. Brawo, to jest ten dzień, to jest ten czas, kiedy z nami był ojciec Stanisław Maciaszek. Na pewno ten dodatkowy trud, kiedy ojciec bierze do ręki harmonikę i wędrując właśnie takie dźwięki jest w stanie przekazać grupie to też poświęcenie, ale myślę, że ono przynosi wiele radości. Na pewno, ludzie się też włączają i szukają takiej też właśnie takiej pomocy też przez śpiew, przez muzykę, żeby nam się raźnie lepiej szło. Żeby łatwiejsza ta droga była, bo wtedy jakby nie czujemy tego zmęczenia, tych odcisków czasami, innych problemów, bo po prostu nie myślimy wtedy o tych sprawach, bo ta muzyka, śpiew nam pomaga właśnie w zapomnieniu tych trudów, a łatwiej się wtedy kroczy.
Więc łatwiej nam się będzie szło. Z tymi dźwiękami pozostawiam Państwa, bo to jest ten dzień, kiedy modlimy się o powołania, aby były święte, nowe. Tym bardziej piszcie w komentarzach intencje, swoje pragnienia. Polecajcie kapłanów, których znacie. Imiona wypisujcie, abyśmy wzięli ich do plecaka i zanieśli przed tron Matki Bożej. A zwłaszcza dzisiaj w Działoszycach złożyli podczas ofiary eucharystycznej. Dziękuję za ich kapłańską posługę i prosząc o potrzebne dary i łaski. A ja dziękuję tym kapłanom, z którymi mogłem już rozmawiać, i z pielgrzymami, którzy pokazali, że troszczą się o naszych kapłanów. Póki co pozdrawiam z Ciuszlic dla Radia Fara ksiądz Piotr Czarniecki.